Absurd. Bang, bang. Wow, daleko. Okej, okay. Dziwnie wyglądają te brwi. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co ma szansę zmienić całe moje podejście do konturowania twarzy i do wyrysowywania brwi. Bo na TikToku pojawiły się jakiś czas temu nowe filtry, które pokazują idealne miejsce na konturowanie twarzy i na wyrysowanie brwi poprzez tak zwaną zasadę złotego podziału, chyba tak się to nazywa po polsku. I dzięki temu do Waszej twarzy macie idealne miejsce na konturowanie. Widziałam, że Niki Tutorials robiła to u siebie i ona była mega zaskoczona, więc ja bym chciała też to odtworzyć i zobaczyć właśnie, jak będzie wyglądała moja twarz, używając idealnego podziału. Ale oczywiście zanim zacznę konturować twarz, muszę przygotować skórę i ją ujednolicić i przede wszystkim zakryć to. Halo, dzień dobry, nie powinno Cię tutaj być, a przynajmniej nie powinieneś być widoczny, więc jedziemy z tym. Najpierw zacznę od podkładu, a tylko sobie wezmę opaskę, zabiorę włosy z twarzy. Better. Użyję sobie mojego podkładu Start, o którym zapomniałam, że go mam i odkryłam go ostatnio. Ja go kiedyś bardzo, bardzo lubiłam, bardzo dużo go używałam. Zobaczymy, czy nadal będę go lubić. To jest ten podkład, jakby co? Found Sealer. O, dobrze kryje. I teraz rozpowodzę sobie to wszystko gąbeczką. Okej, okay, widzę, że tutaj będzie stawiał opór. Dobra, i teraz użyję sobie korektora od Fenty. I tutaj sobie dam trochę pod oczy. No, jak nałożę z 7 warstw, to może w końcu zniknie. Dobra, bazę na twarzy mam. I teraz pokażę Wam tą dziewczynę, która właśnie stworzyła te filtry. Wydaje mi się, że zacznę od konturowania. Hi guys, I created this filter to help you sculpt your perfect cheekbones according to Dr. Marquardt's Golden Ratio. Dr. Marquardt Golden Ratio, czyli właśnie jest złoty podział. Ale widzę, że ona tu... Prep the high points of your cheekbones with a touch of highlight. Właśnie widzę, że zaczyna od rozświetlacza. I w ogóle jak patrzyłam na osoby, które gdyby odtwarzają ten filtr, to nikt się nie odwoływał do tego pierwotnego wideo. Ja pomyślałam, że najpierw zobaczę osobę, która to stworzyła i jak gdyby o co w tym chodzi, jak ona to opisuje i będę iść według tego, co ona mówi, no bo ona to stworzyła. Więc mówi, że najpierw trzeba przygotować policzki i dać na to taki kremowy rozświetlacz. Widzę, że ona tutaj używa właśnie kremowego rozświetlacza. Tak sobie go wklepuję gąbeczką, więc to jest to, co ja zrobię najpierw. Nie zacznę od razu od konturowania, od bronzera, tylko zrobię to według niej. Mam tutaj dwa takie rozświetlacze jakby kremowe. Jeden jest bardzo delikatny, a drugi jest dosyć intensywny. Ten jest z Contigo, ten jest z Armani chyba, też dostałam. Więc nałożę sobie obydwa, więc dam sobie, tak jak ona mówiła, na te najwyższe części. Tu i tu. Teraz wycisnę odrobinę tego, to jest kolor Rose Diamond. I ona, widzę tutaj, że używa gąbeczki do roztarcia, tylko wtedy wiadomo jest mniejszy błysk. Powiedziała, że ma być na najwyższych częściach policzków. Powiem Wam, że naprawdę jestem ciekawa, jak to wyjdzie. W sensie nie mam żadnego pojęcia, jak może wyglądać moja twarz w takim właśnie golden ratio. Chciałam zobaczyć, gdzie są właśnie te punkty u mnie. Dobra, jest, jest. Świeci się, świeci się. Jeszcze tam trochę na nos, jak już mam go na ręku. Potem dopiero będę zapudrowywać, bo będę miała konturowanie na mokro. Dobra, czyli skórę mam przygotowaną, tak jak mówiła ona. I przechodzimy dalej do tego, co ona będzie tu mówić. Then, using the filter, fill in the blue areas with your cream contour. Okej, okay, czyli teraz potrzebuję włączyć filtr. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga, włączam. Okej, okay, czyli w teorii to, co jest tutaj na niebiesko, to ma być właśnie kontur. Tu ma być ciemno. I od razu widzę, że to jest o wiele wyżej niż ja normalnie robię swój kontur, bo ja normalnie nakładam go tu. W tym miejscu, gdzie sama widzę, że jak gdyby ten cień się robi sam, jakby wiecie, od światła, więc ja bym go normalnie nałożyła w tym miejscu, a ten właśnie złoty podział w teorii pokazuje, że powinnam go nałożyć tutaj. Z tego co pamiętam, ona mówiła, że to jest taki liftingujący kontur, w sensie konturowanie, które ma podnieść twarz, a nie jak gdyby tak ją normalnie wykonturować. Wiecie o co chodzi? To ma być takie perfekcyjne podniesienie w teorii. Wracając do filtra, to jest zdecydowanie wyżej niż normalnie. Ale ja się nie boję, wezmę mój stick właśnie do konturowania i spróbuję tak dokładnie wypełnić ten trójkąt, tylko muszę się przybliżyć. Zaczynam tu
idę tak. I teraz to samo z drugiej strony, tu. I tak. Dobra. Chyba to jest to. Teraz dotknę i... Nie no, w teorii zrobiłam w dobrym miejscu, ale no, w życiu mi się nie spodziewała, że to ma być jak gdyby tak, aż wysoko. Dodam sobie jeszcze trochę konturowania od Benefitu, bo on ma taki trochę cieplejszy odcień, więc jakby tutaj sobie troszeczkę jeszcze ocieplę go, bo ten z Nyxa wygląda mi na za szary. I teraz, co ona o tym mówi? Using a sponge or brush, blend up and out. Czyli mówi, że używając gąbeczki albo pędzelka trzeba blendować, czyli rozcierać na zewnątrz i do góry. Więc biorę moją gąbeczkę i szczerze mówiąc nie wiem, czy jeszcze będę potrzebowała tego filtra, więc jakby nie wiem. Mi się wydaje, że już teraz wystarczy po prostu sobie rozetrzeć. Więc spróbuję zrobić tak, jak mówi ona, czyli jakby rozcieram do góry i na zewnątrz. Po prostu postaram się tak, wiecie, nie znosić tego na dół na pewno, tylko tak... Jest jak mi to zjadło. Potrzebuję więcej koloru zdecydowanie. Dobra, więcej. Muszę nałożyć więcej, już to widzę. Nadal jeszcze tego nie czuję. Może jak zrobię drugą stronę też. Ale jak ładnie to wygląda. Rzeczywiście, że tu jest rozświetlacz i od razu idzie konturowanie, bo to jest takie bang bang. Wiecie, że tu jest wypukło, a tu jest wklęsło. Więc okej. Czy ja to lubię? Chyba chcę jeszcze mocniej, jakoś jeszcze więcej potrzebuję. Jest mega dziwne, wiem, ale jakby w tym miejscu wydaje mi się, że to jest za delikatne. Po prostu za delikatne, aby ta gąbeczka zjada bardzo dużo produktu. No nie wiem. Teraz słuchajcie, ta moja dolna część twarzy wydaje mi się taka wielka, w sensie, bo to jest tylko konturowanie policzków, a szkoda, że nie ma tak całej twarzy, wiecie, że milion linii i te niebieskie pola, w których trzeba konturować całość. Same policzki wyglądają moim zdaniem spoko, o tyle, że właśnie jak mówiłam, tutaj jest ten rozświetlacz i potem od razu jest konturowanie, jest takie wypukłe, ale mimo wszystko czuję, że powinnam wykonturować sobie jeszcze dół twarzy, więc nie zabijajcie mnie za to, ale ja to zrobię, bo to mi po prostu zaburza tutaj wszystko. Muszę sobie zakreślić moją drugą brodę i tutaj podkreślić żuchwę, bo jednak dolna część twarzy u mnie jest większa. Chcę udawać, że tak nie jest. I teraz sobie to rozetrę. Wydaje mi się, że ta gąbeczka tak zjada. Zobaczcie, ile ja nałożyłam tego konturowania. A tutaj po prostu ledwo widzę, żeby coś zostało. Dziwne. Okej, już jest trochę lepiej. Wiecie, już jest tak bardziej snatched. Nie wiem, co powiedzieć. Może zrobię tak, że zrobię resztę i zobaczę, jak ja się w tym czuję, bo na razie rzeczywiście widzę, że jest tak bardziej podniesiona, ale to jest tak nienaturalne dla mnie, że nie wiem, co mogę o tym powiedzieć na razie. Myślę, że nie jest źle, to na pewno, ale czy ja to lubię? Jeszcze nie wiem. Jeszcze zobaczę, czy ona tu coś robi dalej. If you want to deepen the contour, apply a second layer and repeat the process. And this is me with the second layer. Okej. Czyli tylko tyle w zasadzie. Nie dodaje różu, o dziwo. Więc w teorii w tym, co ona pokazuje, jest tylko konturowanie i rozświetlacz. Ale widziałam, że Nikki Tutorials dodała jeszcze róż. Tylko ja, szczerze mówiąc, w tym momencie nie widzę tutaj za bardzo nawet miejsca na ten róż. Chyba, żeby się go dało tak odrobinkę tutaj, żeby po prostu wleciał jakiś kolor. Ale według jak gdyby tego oryginalnego TikToka, dziewczyny, która stworzyła ten filtr, nie ma tu miejsca na róż. No ja się trochę czuję jak gdyby łyso przez to, że nie mam tutaj żadnego koloru, ale tak w teorii powinno być, więc teraz może przejdę do brwi. I tutaj, jeżeli chodzi o brwi, mamy takie wideo. To help you draw your perfect eyebrows according to the golden ratio. Znowu złota zasada. You're gonna take your eyebrow pencil and make a mark where the blue dots are. These are going to be your eyebrows start, arch and end points. Czyli w teorii najpierw trzeba sobie zaznaczyć kredką takie jak gdyby punkty początkowe, więc ja teraz sobie włączę filtr i zobaczę, jak to wygląda. A więc uwaga, teraz czas na moje brwi. Okej, czyli tutaj wygląda to, że też wszystko się sprowadza jakby do ust. Tamten filtr dokładnie tak samo przechodził jak gdyby najpierw przez środek twarzy, a potem wszystko odchodziło od ust. Czyli to jest to, co na przykład uczy Anastazja Beverly Hills. W sensie Anastazja z
Anastazji Beverly Hills. Czyli właśnie, że ten koniec ma być tą linią od kącików nosa przez kąciki oczu i wtedy to jest koniec brwi. Początek jest tutaj wzdłuż nosa i środek jest jak gdyby przechodzący przez źrenicę. Ten filtr robi to już za was. I to jest właśnie to, czego mi brakowało, kiedy odtwarzałam w poprzednim filmie filtr z makijażem od razu. To ja nie widziałam tak naprawdę, co robię, a tutaj to jest taka pomoc. A tam był tylko filtr i to było prawie niemożliwe, żeby to odtworzyć. Ona pokazywała, że robi to kredką do brwi, więc ja sobie może użyję kredki od Fenty Beauty w kolorze Ash Brown. Pierwsza kropka to jest jakby początek brwi, czyli tutaj trzeba sobie zaznaczyć start. Potem tutaj jest łuk. O Jezu, muszę się przybliżyć, bo chcę to, wiecie, dobrze zaznaczyć. I o, koniec jest w bardzo dziwnym miejscu. To jest w ogóle jakby tak wow. Wow daleko. Wow bardzo. To jest prawie przy moich... Okej! Okay. Followujcie tą kropkę. Ona jest w tym, na razie jest w tym miejscu. Ja sobie zaznaczę paznokciem. A jak przekręcam twarz, zmienia się totalnie. Czyli jakby nie można ruszać twarzą w tym filtrze, bo tak to bym miała mieć ją na włosach. No tutaj bym miała mieć koniec brwi. W tym momencie ta kropka jest gdzieś tu. Nie, tu. O nie, ona się naprawdę przesuwa. No dobra, teraz jestem troszeczkę taka podirytowana. Chcę wycelować z moją końcówką brwi tam, gdzie powinna być, ale jak tylko ruszam twarzą, zobaczcie, teraz ją mam tu, teraz ją mam tu, teraz ją mam tu, więc po prostu wydaje mi się, że trzeba się bardzo skupić na tym, żeby być mega prosto, na wprost, idealnie. I wtedy to zaznaczyć. Okej, okay. Na wprost. I nie mów, Ania, prawie nic nie mów. Tu jest krok. I teraz szybko korzystam z okazji, robię drugą kropkę tu i łuk. O, ruszyłam się? Czemu ten łuk jest trochę wyżej? Chyba, że ja mam... Nie no, pewnie mam nierówne brwi. Tu powinien być tu końcówka łuku i tu. Dobra, końcówka jest najbardziej tricky, słuchajcie. Dobra, Aga. Załóżmy, że jest gdzieś tu. Uważam, że z końcówką brwi jest w ogóle mega duży problem, ale zobaczmy teraz, co ona dalej mówi, jak już zrobiłam ten krok. Next, using your natural eyebrow shape, connect the dots, brush out and fill in as needed. Okay. Also, tap the screen to turn the filter on or off. Czyli w teorii możemy sobie klikać, jak gdyby, żeby włączyć i wyłączyć ten filtr, ale ona właśnie trochę przekrzywiła głowę i sobie wtedy dała tą kropkę tu. Tylko właśnie im bardziej przykrzywiam, tym bardziej się to przesuwa, więc to jest takie naprawdę mało wymierne, bo po prostu, no ja nie wiem, no ta kropka teraz powinna być gdzieś tu, a wcześniej nie wiem, gdzie jest. Serio, tu? Nie, nie ma takiej opcji. Zauważyłam, że zaczęłam się irytować, bo naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Jak trzymam prosto, to jest nie do końca dobrze. Jak się przekręcam, to też jest nie do końca dobrze, bo widzę, że ona się przesuwa. Więc widzę, że to nie powinien być ten punkt na pewno. A chciałabym go dobrze wyznaczyć, więc załóżmy, że on będzie gdzieś tu. W tym momencie jest tak najbardziej jakby wymierne. Tutaj też trochę przekręcę głowę, żeby chociaż ten punkt gdzieś był widoczny. Załóżmy, że to jest tu. No i nie wiem, no i... Serio, ona skroni. Dobra. Okej, okay. Tak powinno być, tak to powinno się robić, więc ja sobie przeczeszę moje brwi tak, żeby załóżmy one były w miarę takie naturalne w ułożeniu. Wstępnie muszę powiedzieć, że jest to dosyć podobny kształt do tego, co ja mam. Widzę na pewno, że te kropki są trochę bliżej nosa niż moje brwi normalnie i ta wydaje mi się być jak gdyby krótsza, czyli ona po prostu powinna mi umalować jeszcze dalej. Łuki są mniej więcej w tym miejscu, w którym powinny być. A to jest jakiś kosmos. To jest jakieś coś, co po prostu ja nie wiem, jak ja mam to zrobić nawet, więc... Okej, okay, ja po prostu będę szła według tego filtra, czyli zaczynam tutaj, po prostu wypełniam sobie brew. To jest nie najgorsze ogólnie. I teraz przesuwam, żeby na pewno tutaj dojść do tego punktu, do tego łuku. Wydaje mi się, że te brwi będą dużo jakby grubsze, ale ona jest chyba za jasna, jest ta kredka, coś widzę, więc wezmę kredkę od Anastazji. O, i ona już jest trochę ciemniejsza. Nie wiem, tu mam mieć ten łuk. Ale to jest hardcore. Dobra, no załóżmy, że zrobię tą kreskę tak o, idącą tu. No i co ja mam teraz zrobić z tą podwójną brwią? Co ja mam tu tak zamalować, żeby ta brew była taka gruba? No przecież to się tak nie da. No dobra, załóżmy, że tu się powinna kończyć i być tak...
Tak wysoko? Dobra, może bardziej powinnam tą końcówkę traktować bardziej jako jak daleko powinna schodzić brew, a nie jak gdyby wiecie jak wysoko, ale powiem wam, że tutaj jak gdyby jest o wiele trudniej niż przy konturowaniu policzków. To musi być bardziej precyzyjnie, więc załóżmy, że pomaluję sobie wyżej niż zwykle i najwyżej zaczeszę tą końcówkę brwi na tyle, na ile się da. Dziwnie wyglądają te brwi, ale teraz wypełnię tak samo drugą brew. Okej, dobra, i teraz łuk. On jest gdzie tu jest, więc wypełnię to dotąd aż. Widzicie to? To jest jak na mój gust, to jest bardzo wysoko. Ale możliwe, że nie wiem, że moje brwi w takim razie były jakieś takie bardzo nierówne, ale wow. Dobra, trochę mnie to przeraża. Te brwi będą jakieś gigantyczne. Jezu, no i co? I teraz dotąd mam aż prowadzić to? Absurd. No dobra. Tu jest end. Spójrzcie na to, nie, ja po prostu nie wierzę w to. Jezu. Naprawdę tutaj powinna iść moja brew? Well, I don't see that. Nie, naprawdę. Znaczy w teorii, jak gdyby, wiecie, to są naprawdę dobre punkty. Czuję, że właśnie tutaj przynosi, to jest spoko. Ten łuk też nie jest najgorszy, no ale ta końcówka to jest wow. Staram się, wiecie, dopiąć do tego punktu, który tu powinien być. Ale to jest hardcore. Dobra, no chyba to jest według schematu. Ja wiem, że maluję te brwi 15 minut, ale po prostu ja nigdy nie miałam jeszcze takiego kształtu. W sensie to, mam wrażenie, że te brwi są największe, jakie w życiu miałam w tym momencie. Ale muszę teraz wyczyścić linię korektorem, żeby to, wiecie, było takie gładkie i fajne. I potem jeszcze zaczeszę sobie te włoski na żel. Dobra, wyczyszczę. Teraz sobie zaczeszę takim klejem od NYXa. Właśnie ta końcówka jest najgorsza, ona tu musi być ujarzmiona. Dobra, chyba się udało, chociaż teraz mi się zrobiła tutaj jakaś przerwa przez to, że właśnie ta końcówka tak poszła do góry. Nie miałam pojęcia, że te brwi będą mogły być tak frustrujące. Kiedy wiecie, chcę zrobić idealnie, bo to jest taka idealna symetria, a nie wychodzi. No dobra, chyba jest wszystko równo i wydaje mi się, że nic więcej z tego nie wycisnę, więc teraz zdejmę ten filtr. Okej, no jest równo, nawet wydaje mi się, że ta brew jest cały czas taka, że powinna być jeszcze troszeczkę bliżej tutaj. No jest niby wszystko tak, jak powinno być. Ale, serio, nie wiem o co chodzi, ale nie do końca to do mnie przemawia. W sensie, okej, są równe chyba, są w miarę ładnie wyrysowane, ale mam wrażenie, że są bardzo masywne. Jakby, że to są naprawdę grube brwi, bo ten łuk jak gdyby był dosyć wysoko i te końcówki sprawiły mi naprawdę bardzo dużo problemu. Nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie, ale jakby mam trochę wrażenie, że to jest too much, ale jeszcze zobaczę, co ona mówi dalej o tych brwiach. A, powinno się je jak gdyby wytrzeć. No dobra, ja je trochę starłam kredką i jakby tą szczoteczką. Okej. Te brwi u niej też wyglądają na takie wielkie, w sensie spójrzcie na to. Może powinna zrobić makijaż oka do tego, taki rzeczywiście też powiększający i byłoby inaczej, ale te brwi wyglądają po prostu na bardzo duże. Teraz nałożę sobie troszeczkę pudru, bo widzę, że bardzo mocno zaczynam się świecić i zrobię do tego oko, żeby już mieć taki, wiecie, pełny makijaż. No i mam nadzieję, że już wtedy będę mogła podjąć finalną decyzję, jeżeli chodzi o ten make-up. Jakoś z policzkami się już przyzwyczaiłam, jest takie, okej, jest tak bardziej... Ale te brwi... Okej, więc szybko trochę pudru. Tak tylko w strategicznych miejscach. Okej, no może rzeczywiście to jest tylko kwestia mojego przyzwyczajenia i takiego, wiecie, że po prostu to wszystko jest zrobione zupełnie inaczej niż jestem przyzwyczajona. Ale na razie właśnie mam wrażenie, że te brwi są po prostu bardzo, bardzo duże. Do oka użyję sobie paletki od Huda Beauty z takimi fajnymi brązami i zaznaczę sobie po prostu załamanie powieki. I może najpierw użyję tego cienia Rough. Nie wyglądał tak ciemno w palecie, ale okej. I tutaj właśnie jak już maluję oko, to staram się jak gdyby iść pod nowy kształt brwi. Czyli przeciągam trochę dalej i trochę bardziej do góry niż normalnie bym przeciągnęła. Ten kształt
i jakby wielkość brwi, widzę teraz, że pozwala mi nałożyć właśnie więcej i wyżej tego cienia. Czyli, że mogę go pociągnąć dalej bez problemu i właśnie wyżej, i to na pewno powiększa i otwiera oko. Więc to jest dobre dla osób, które rzeczywiście na przykład szukają właśnie takiego powiększającego makijażu, bo tutaj no naprawdę czuję, że wychodzę dalej niż do tej pory. Teraz dam go jeszcze na dolnej powiece. No, zdecydowanie, zobaczcie, jak daleko mogę wyciągnąć, tak do połowy skroni dosłownie. I wydaje się, jakby to nadal było jakby moje oko, w teorii. Dobra, przeczyszczę sobie to korektorem troszeczkę. I teraz jeszcze dam na to liner. Chociaż pomyślałam, że jeszcze przed linerem dodam sobie trochę błysku na ruchomą powiekę, żeby wiecie, coś tam się działo. I wezmę sobie pigment nektarynka. Tak, chyba nektarynka. I teraz na to eyeliner od Fenty Beauty. On jest taki brązowy. I tutaj właśnie spróbuję tą kreskę wyciągnąć dalej niż normalnie bym wyciągała. Już właśnie pod nowy kształt oka. No na pewno widzę, że ten kształt brwi pozwala mi na o wiele więcej na oku. Wow, okej, jest to zdecydowanie jedna z dłuższych i większych kresek, jakie miałam do tej pory w takim normalnym make-upie. Więc teraz jeszcze tylko sobie wzmocnię troszeczkę dolną powiekę, tak żeby, wiecie, nawiązywała do tej wielkiej kreski. No dobra, jesteśmy coraz dalej i teraz w takim razie czas na rzęsy. I tutaj wydaje mi się, że dokleję sztuczne i podmaluję moje maskarą. Mimo tego dramatycznego oka, wydaje mi się, że wybiorę i tak takie troszeczkę bardziej delikatne rzęsy, bo ostatnio jakoś nie czuję tych takich, wiecie, wielkich firan, więc mam nadzieję, że to mimo wszystko będzie pasować. Teraz mam tak długie to oko. Zastanawiam się, czemu ta rzęsa wygląda inaczej niż ta. Czy to znaczy, że one się już na tyle zniszczyły, że ta po prostu wygląda inaczej, nie wiem, skleiła się albo coś takiego. Wygląda, jakby się skleiła troszeczkę. Spróbuję ją przeczesać i zobaczę, czy da się ją jakoś naprawić, ale jeżeli nie... Lekka kraksa, można by rzec. Bo ona jest taka wywinięta w inną stronę niż powinna i ten przód jest jakiś taki dziwnie gruby. Nie wiem, ale to chyba nie wróży dobrze. Pomalowałam rzęsy i wydaje mi się, że już jest trochę lepiej. To znaczy jest tak, że mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Oczywiście po tym makijażu wyrzucę te rzęsy, bo już nie będę się dłużej oszukiwać. Ale na dzisiaj jeszcze, wiecie, przyklepało się. Wyklepało się, jest okej. Więc teraz, kiedy oko mam gotowe, to mogę chyba przejść do podsumowania tego makijażu. Wydaje mi się, że im dłużej spędziłam jak gdyby z nowymi brwiami i nowym konturowaniem, tym bardziej je lubię. Szczególnie, że jak gdyby pomalowałam oczy tak, żeby właśnie pasowały do moich brwi. Więc wydaje mi się, że nowe brwi jak gdyby dały mi szansę powiększenia oka makijażem, więc to jest na pewno na plus. Nadal uważam, że są trochę za grube, w sensie wiecie, mam wrażenie, że po prostu te brwi są bardzo masywne. Co do konturowania, uważam, że rzeczywiście fajnie mi tak podniosło jakby twarz, ale nie wiem, czy będę tak nadal konturować. Wydaje mi się, że będzie mi brakowało różu. Wydaje mi się, że będę konturować troszeczkę niżej, wtedy dam odrobinę różu i właśnie rozświetlacz, bo tutaj po prostu za bardzo nie widać miejsca ten róż, a ja mimo wszystko go lubię. I tutaj to konturowanie jest takie bardziej, jakby to nazwać, ostre, a ja czasami lubię sobie robić takie bardziej cute, czyli właśnie tak bardziej poziomo, żeby wiecie, było więcej różu, wtedy jest takie bardziej słodkie i urocze, a tu jest bardziej takie snatched, wiecie jak jest.